Witam Panie Kapłanów w ciągu Rady Dzielnicy Siódmej. Witam gości, Panie Przewodniczący Stańczyka i Panią Radną Martę Patenę. Witam serdecznie na tej sesji. Szanowni Państwo, stwierdzam obecność Państwa Radnych w liczbie zapewniającej kworum. Otwieram 44. sesję Rady Dzielnicy Siódmej w Zwierzy Miejskiej. Stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Szanowni Państwo, zanim ustalimy porządek obrad, to chciałbym, żeby mnie nikt nie wyprzedził. Składam Panu Markowi Sikorze życzenia wszystkiego najlepszego dla naszych urodzin, sukcesów zawodowych i na prywatnych forum. Jak najmniej. Proszę Państwa, prawie już tradycyjnie większość projektów uchwał wpłynęło w terminie krótszym niż 10 dni przed sesją, aczkolwiek teraz jest to bardzo usprawiedliwione, wiadomo, byliśmy na urlopach. Tak też dwa projekty uchwały są w trybie powyżej 10 dni, a od druku numer 492 zaczynamy głosowanie wprowadzenia projektu uchwały pod dzisiejsze obrady. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem druku 492 pod dzisiejsze obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 493. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 494. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 495. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 496. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 497. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 498. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 499. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 500. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 501. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 502. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 503. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy wszystkie projekty uchwał zaproponowane przez komisję. Zarząd. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić jakąś propozycję zmiany porządku obrad? Nie. Przechodzimy do procedowania po kolei, zaczynając od druku numer 490, który mam przyjemność osobiście referować. Paragraf 1. Proszę Państwa, to jest...